Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest kolejny odcinek ze Stories of Seasons Friends of Mineral Town. Jak wiecie, bądź też nie wiecie, odbył się live. I moi drodzy, udało zdobyć mi się wszystkie możliwe przeklęte narzędzia. Także bardzo serdecznie dziękuję tym, co byli. Jeżeli ktoś z was nie widział, jest na kanale w zapisach live w playliście dostępny zapis. Więc jeżeli ktoś by chciał sobie zobaczyć, to możecie sobie ogarnąć, jak dużo czasu, prawie 2,5 godziny chyba spędziliśmy w kopalni. Dodatkowo też udało mi się zarobić prawie 40 tysięcy dodatkowej kasy na klejnotach i innych rzeczach, które udało mi się zdobyć. Czyli tutaj mam na myśli te, które wy mi pisaliście poprzednio, ten Aleksandryt chyba i Pink Diamond bodajże. Także fajnie, sympatycznie jest. Ogarnęło się, więc miejmy wielką nadzieję, że pójdzie dobrze. Teraz tak, co do samego ogarniania tych wszystkich narzędzi, mamy mały problem. Mianowicie, o czekajcie, dzisiaj Ellen ma urodziny. Dobra, Ellen to jest nasza babcia, więc ona z tego co pamiętam lubi jajka. Czy dzisiaj pada deszcz? Nie, dzisiaj jest słonecznie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, z narzędziami jest mały problem. Po pierwsze, one dają nam, owszem, wszystko pięknie, ładnie jest naładowane na poziom naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Natomiast, jakby wam to powiedzieć, nie mogę przełączyć narzędzi na narzędzia, no właśnie, przeklęte. Z bardzo prostej przyczyny. W momencie, w którym tylko i wyłącznie je zekwipuję, automatycznie, dopóki nie zostaną oczyszczone, nie mogę ich wywalić z ekwipunku. Więc z jednej strony to będzie mały problem, ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby to było zbyt dużym problemem, tak jakby dla nas. Najważniejsze jest, czekajcie, confessional get... A, możemy przez confessional to oczywiście sobie zdjąć. Natomiast nie pamiętam dokładnie, które z narzędzi, ale wiem, że na pewno możemy niektóre oczyścić właśnie przy pomocy Cartera, więc będziemy mogli zrobić... Your inner is ready for reaching the... Floor of the Mine. Dobra, czyli to nam teoretycznie nic nie ogarnie, ale sami zobaczcie, że zregenerowała mi się energia na 100%, pomimo tego, że spałem bardzo krótko, co jest dla mnie trochę dziwne, ale ważne, że się udało. Więc teraz tak, musimy po pierwsze albo mieć bodajże poniedziałek, albo środę, gdzie od 13 do 16 Carter będzie w konfesjonale, wtedy będziemy mogli zdjąć z dwóch narzędzi klątwę. Ewentualnie część rzeczy będziemy musieli nosić przy sobie przez 5 dni z rzędu. I to jest dosyć duży problem. Dlatego, że nie będziemy mogli przez te 5 dni zrobić absolutnie nic. I to jest problem. A dlaczego moje zwierzaki nie dały mi takiej ilości jajek? Co to tak mało jajek jest? Towarzystwo? W ogóle może zobaczmy, czy jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o kury? Dobra, żadna nie jest chora, ze wszystkimi porozmawialiśmy, więc jakiejś tutaj tragedii widzę, że nie ma. Tylko teraz tak, muszę pamiętać o tym, żeby w żadnym wypadku nie przełączyć się na przeklęte narzędzia, bo będziemy mieli problem, jak już mówiłem wcześniej. Natomiast, świetnie, będziemy mieli więcej mleka. Nice. Także tutaj domyślam się, że wyleci nam małe pewnie. Tu już wylatuje nam chyba średnie, a nie, też dostajemy małe. Okej. Ale widzę, że alpaka i owca są do ścięcia. Tylko, że chyba nie wziąłem ze sobą nożyczek. Oczywiście, że nie wziąłem ze sobą nożyczek, więc powiedzmy, że ten fragment pominiemy. Natomiast wydaje mi się, że najlepszym naszym takim rozwiązaniem będzie to, żeby zekwipować już narzędzie przeklęte. I w sumie trochę źle zrobiłem, bo mogłem już to zrobić dzień wcześniej, zanim zacząłem odcinek, bo wtedy dzień by nam się zaliczył. Natomiast, jeżeli tak zrobimy, no to będziemy mieli ten plus, znaczy ten minus właściwie, że po pierwsze, nie będziemy mogli absolutnie nic zrobić, co niestety jest problemem, ale z drugiej strony, jak będziemy mieli narzędzia błogosławione już, no to będziemy mieli dużo lepsze bonusy, boosty i tak dalej, więc myślę, że jesteśmy w stanie to dzisiaj jak najbardziej zrobić. Natomiast, teraz tak, to co jest nam najbardziej potrzebne, to jajko, które mamy, żeby podarować Ellen na jej urodziny, no i oczywiście tutaj kwiatek dla Harvest Goodness,
więc zabierzemy, natomiast tą resztę, która tu jest mi niepotrzebna, zostawimy. I słuchajcie, nie zużyłem zbyt dużo udonów. Mam jeszcze dosyć duży zapas, a udało mi się zejść na setny poziom, więc fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że w sytuacji, w której będziemy na pewno powtarzać live'y z poziomów kopalnianych, ale to już będzie na takiej zasadzie, że no już spróbujemy zejść niżej, będzie fajnie, sympatycznie i mam wielką nadzieję, że bez zbędnych problemów. No dobra, to teraz tak jest, widzę popuri. Wrzućmy kwiatka. Jak już mówiliście mi, wyliczyliście koło 17-18 dnia zimy, będziemy mieli dostęp już do właśnie tutaj windy, więc miejmy nadzieję, że nastąpi to całkiem sprawnie. Teraz tak, ja bym jeszcze na wszelki wypadek koło 13 skoczył do kartera, zobaczyć jak wygląda z nim sytuacja. Natomiast zważywszy, że przez 10 dni nie będziemy mieli zupełnie absolutnie nic do roboty, bo będziemy dzierżyć tutaj narzędzie przeklęte, żeby stało się błogosławionym. Myślę nad tym, żeby pobawić się z krasnalami, bo to będzie chyba dobry myk, żeby to po prostu ogarnąć. No i zobaczymy, jak to wszystko dalej wyjdzie. Cześć Goc. Dobra, to co, mamy godzinę 10. Myślę, że tak, pojedziemy sobie na plażę, potem pójdziemy do kartera. Tak będzie chyba najlepiej. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj nic nie mamy, ale z tego co widzę, nie. Szkoda, że siedząc na koniu nie mogę z ludźmi gadać, byłoby dużo lepiej, mam wrażenie. Jakaś pomarańczka? Nope. Not this time. No i dzisiaj też o 5, tak? Wtedy, kiedy przychodzi do nas tutaj nasz sprzedawczyk. Będziemy mogli zobaczyć, ile będziemy mieli kasy, ale domyślam się, że będziemy mieli chyba coś koło 50 tysięcy. I teraz tak, ja bym w ogóle przetestował Blessed Fishing Rod i Blessed Fishing Rod oraz siekierkę ogarniamy w ten sposób, że musimy użyć ich 50 razy, tylko największy chyba problem jest wtedy, że bardzo szybko nam spada fatyga i ogólnie też stamina. Więc to wymaga naprawdę kupy czasu, ale w jeden dzień da się to spokojnie zrobić, jeżeli na przykład będziecie cały czas przy gorących źródłach, ewentualnie będziecie coś tam sobie szamać. Świetnie. Na błogosławioną wędkę wyłowiłem buta. Na to czekałem. Oczywiście jest jeszcze jeden poziom. Jest jeszcze jeden poziom tutaj mocy naszych rzeczy. 97 cm, prawie metr. Nice. Super, także jak sami widzicie, tymi wędkami będziemy mogli łowić już naprawdę grube ryby, więc jak najbardziej. No dobra, jest pierwsza, ale właśnie nie jest to ani dzień zimo, ani dzień, w którym pada, ani nie jest to dzień też, który... Płotka, przesuń się. Ale nie jest to też ten dzień, w którym oczywiście będziemy mogli pójść do konfesjonału. Gdzieś tam wyczytałem, że dobrze by było, żeby zapisywać i wczytywać grę również, bo musimy każde z narzędzi tych dwóch, które możemy oczyścić 5 razy. W związku z tym zobaczymy, jak to będzie. I resztę narzędzi, które tutaj będziemy mieli, ja oczywiście sobie schowam, tylko zaraz będę musiał jeszcze sprawdzić dokładnie, które narzędzia wymagają od nas 5 dni. Żebym się nie pomylił, bo jeżeli dane narzędzie ekwipujemy, nie będziemy mogli go zdjąć. Więc, no cóż, trzeba będzie uważać. Dobra, tutaj nie mamy nic nowego do kupienia. Jeszcze pójdziemy do Ellen, która mieszka w domu obok. Cześć, Saibara. Co ty dzisiaj nie w pracy? Oj, chłopie, chłopie. O, do burmistrza. Tutaj wydaje mi się, że powinniśmy chyba znaleźć Javel of True. Albo mi się pomyliło. Ale wydaje mi się, że u burmistrza gdzieś był Javel of True. Tylko, że żeby zdobyć te wszystkie klejnoty, to nie będzie takie łatwe wyzwanie. Cześć, Ellen. Proszę, prezent dla ciebie. W twoje urodziny. No dobra, więc teraz tak, wracamy na farmę. Tutaj wszystko już zrobiliśmy, chociaż może jeszcze, wiecie co, wezmę zaraz nożyczki i spróbujemy ogarnąć nasze zwierzaki, które wymagają ścięcia. I zobaczę, jak wyglądały jeszcze, które rzeczy muszę nosić przez 5 dni. Więc będziemy starać się je ponosić. Dobra, teraz tak. Chciałbym wszystkie przeklęte schować, żebym się na razie nie pomylił. Bo to wiecie, jeżeli się pomylimy, no to będziemy w dupie. Dobra, mamy nożyczki. I teraz tak, mamy alpakę, którą należy ściąć i mamy oczywiście owcę, którą też musimy ściąć. Wydaje mi się, że mamy już większe te. Tak, mamy już medium. To bardzo ładnie. I jestem też ciekaw, jak dużo będzie nas kosztowała ta rybka, którą tutaj mamy. Bardzo, bardzo jestem ciekaw. Dobra, zobaczmy. 200, nice, 740, no but to oczywiście za jeden, więc tutaj zbyt dużo nam się
nie wydarzy. Natomiast dobra, sprawdźmy może tak. W pierwszej kolejności to wyjdziemy, poczekamy aż przyjdzie do nas tutaj sprzedawczyk. I teraz tak, Cursed Tools Stories of Seasons. I zaraz zobaczę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o upgrade. Bo nie do końca pamiętam, jak to miało być. Cursed Hoe i Cursed Watering Can, natomiast przez 5 dni musimy nosić Cycle i Hammer. Więc tutaj Cycle i Hammer. Myślę, że Hammer będziemy w pierwszej kolejności nosić, więc ja go sobie już właściwie mogę wyekwipować i przez 5 dni będziemy musieli, widzicie, nie jestem w stanie się przełączyć. Tylko, że niestety każde uderzenie powoduje to, że zużywa się naprawdę bardzo dużo energii, a właściwie bardziej fatygi. Więc najważniejsze też jest to, żebyśmy się nie pomylili w klikaniu, bo jeżeli się pomylimy, to będziemy mieli lipę. Dobra, Zak, powiedz mi, czy stałem się i... 74, nice. Sporo wpadło. Dobra, ale to nie zmienia nic, idziemy po prostu spać do łóżka, bo zrobiliśmy dzisiaj wszystko to, co powinniśmy zrobić, więc jest spoko. Chocolate today, I won't wait to find out. Okej, walentynki dzisiaj, no tak, później ma urodziny Duke. Okej. Jutro będzie... Jutro moglibyśmy, słuchajcie, spróbować pomiędzy 1 a 16 udać się do Cartera, bo jeżeli dobrze pamiętam, właśnie potrzebowaliśmy chyba tego, żeby można było, żeby padało. Wtedy chyba właśnie będziemy mieli tą możliwość, że, jeżeli dobrze pamiętam, że się wszystko ogarnie. Popuri do nas przyszła, sobie żartujecie? Cześć Popuri. Happy Valentine's Day. Dostałem prezent, czekoladę. Świetnie, a lubię, ale ja ci nie oddam jej. Aha, zjadłem to. Okej. Ale Popurinie, nie wiem, czego ty ode mnie więcej chcesz. Ty nie jesteś moją walentynką. Myślałem, że przyjdzie do nas Jennifer. A tu się okazało zupełnie inaczej. W ogóle jest 14, jutro będzie 15, więc... A, jutro pada! Ale mamy pecha, słuchajcie, bo 15 dnia powinien być dostępny koleś od tych. Ale mamy pecha. Od zwierzaków powinien być koleś dostępny. A znowu mamy ten, tego samego pecha, co było w poprzednim w jesień. Też padało wtedy, więc nie mieliśmy w ogóle dostępu do ogarnięcia sobie zwierzaków. Jaka kicha. Czekajcie, czy tutaj ze wszystkimi kurami się, że tak powiem, ogarnąłem? Raczej tak. No dobra. Ale możemy je ponownie wypuścić. No jak już mówiłem wcześniej, tutaj... A, ja nie mogę nawet wydoić o... Wiecie, co zrobimy? Żeby uniknąć sytuacji, w której przez te parę dni nie będę mógł zrobić całkowicie nic ze zwierzakami, myślę, że wynajmiemy sobie skrzata do pomocy. Myślę, że będzie to najlepsze rozwiązanie, żeby i zbierał nam i tak dalej, chociaż zbierać mogę samemu, więc domyślam się, że jajka raczej będziemy zbierać samemu. Natomiast całą resztę myślę, że... Jakby nie patrzeć, zostawimy już dla skrzata. O, dzisiaj widzę, że dzisiaj koleżanki to tak ciurkiem do nas przychodzą. Świetnie, to może Jennifer też przyjdzie. O, patrzcie, zniknęła już. Dobra, jest 8:40. Okej, zagalopujmy się może w pierwszej kolejności tutaj do Harvest Goodness, damy jej, podarujemy, zobaczymy też, czy tutaj w okolicy nie będzie czegoś do zebrania i czy nie będziemy mogli podać też prezentu innym. Oczywiście dwie nasze tutaj są, ale jej tak liczę bardzo na Jennifer, także jej podarujemy tutaj czekoladę w formie walentynki. Dobra. Wejdziemy oczywiście do kopalni, ale widzę, że jeszcze się to nie ogarnia, więc tutaj dzięki też, że na mnie napisaliście, żebym sprawdzał to. Ale mówię, 17, to już jesteśmy na dobrej drodze, jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby tutaj już wbić. Dobra, tutaj chyba wiecie co, nie ma sensu więcej przychodzić, dlatego że tutaj w sumie nic nam nie rośnie, jedyne co to mamy oczywiście kamień, z którym i tak w sumie nic nie zrobimy. Jest Godz, więc z Godzem możemy sobie porozmawiać. I domyślam się, że zaraz powinna tutaj przyjść Jennifer. Pytanie tylko, czy aby na pewno. Chyba, że ktoś będzie czekać przed moim domem. Czyli widzę, że wszyscy będą czekać, to dostanę mnóstwo prezentów. Dzięki. Za kolejną czekoladę.
W prezencie? Aha, czyli widzę, że ona się tam tutaj zupełnie niczym nie różni. Po prostu jest czekoladą w formie giftu. Jeszcze ktoś przyjdzie? Chyba nie. Dobra, ale teraz tak, naszym zadaniem jest w pierwszej kolejności udanie się do skrzatów. Podarowanie im, właściwie czekajcie, który jest, a teraz nie zobaczymy, jak jesteśmy na koniu. Ale zaraz zobaczymy, który tutaj był tym skrzatem, który zajmował się wszystkim, ale wydaje mi się chyba, że był to Pumpkin. Mogę się mylić, co prawda, ale zaraz zobaczymy, tylko jeszcze zaliczymy tutaj, sprawdzimy, co Carter ma do ogarnięcia. I w sumie moglibyśmy spróbować o pierwszej coś ogarnąć z nim, ale wydaje mi się, że chyba to i tak nie zadziała, bo jak już mówiłem wcześniej, to jest albo w dni, w których pada deszcz, albo jest to w poniedziałki i środy bodajże. Więc będzie trzeba zobaczyć, bo do konfesjonału nie wejdziemy, tu jest ogólnie konfesjonał. It's locked. Więc to mi i tak tutaj dużo nie zmieni niestety, ale zobaczmy Nature Sprite. I teraz tak, Pumpkin, dobrze mi się wydawało, że Pumpkin był od zwierzaków. Dobrze, to Pumpkin ciebie zatrudnimy na 7 dni, bo to i tak będzie dużo, dużo dłużej. Więc ask for help. Care for livestock. I 7 dni. Super. Zawsze mogę na ciebie, Pumpkin, liczyć zdecydowanie. Dobra, zresztą na razie nie będziemy gadać. Naszym głównym zadaniem jest oczywiście zrobienie tutaj sytuacji, w której będziemy mieli już dostępne wszystkie narzędzia błogosławione. Potem będzie w sumie chyba najgorszy myk, który będzie do zrobienia, tylko że on będzie wymagać od nas, jak już mówiłem wcześniej, 50 tysięcy na jedno narzędzie i 7 dni będziemy musieli czekać na to, żeby to narzędzie się zrobiło. Także tutaj wydaje mi się, że chyba na razie nie będę zupełnie nic z tym robić, bo wydaje mi się, że i tak narzędzia, które my w chwili obecnej posiadamy i które mają bardzo mocne, że tak powiem, statystyki, bo to jest aż 7 na 7 w przypadku w przypadku narzędzi błogosławionych. Dobra, Carter wyszedł, więc dzisiaj na pewno nie będzie spowiadał. No będzie u nas powodować po prostu to, że wiecie, ogarnianie farmy na raz w tak szybki sposób na pewno nam bardzo dobrze pomoże, jeżeli chodzi o nową porę roku. Plus konewka, która podlewa też 7 na 7, jeżeli będzie oczyszczona. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Dobra, teraz jest pytanie następujące. Czy ja chcę tutaj cokolwiek więcej zrobić? O, widzę, że one tutaj do nas przychodzą wszystkie dzisiaj. Natomiast myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby sprawdzenie, czy gdzieś będzie Jennifer. Jest 2:20. To już jest raczej popołudnie, więc domyślam się, że ona może być tam w tym lasku. Na bok. Zresztą zobaczymy, bo może być gdzieś indziej, ale powinna... A, nie ma jej tu. Może będzie... Może będzie tutaj. No, ale wydaje mi się, że wiecie co, tak patrząc na czas, to chyba raczej zrobimy, damy radę dzisiaj zrobić 3 dni aż. Więc nie będzie źle. Dobra, zobaczymy, czy jest w namiocie. Ja nigdy nie pamiętam, kiedy ona, gdzie jest. Nie ma jej tu. Jennifer, gdzie ty jesteś? Chcę ci podarować prezent walentynkowy. Niestety nie mogę tego zrobić, bo cię nie ma nigdzie. Mam wrażenie, że znowu... O! Tak! Widzisz? Dało radę. Have you something? I would like to give you something, no. Też mi dałeś czekoladę. Ja tobie też chcę dać czekoladę. Nie? Dlaczego? Już sobie poszła, świetnie. Ach, te dziewoje. No dobra, ale myślę... Co? Co tam było napisane? Znowu nie zwróciłem uwagi. Mogę sobie take the wrapping off. Do you want to remove it? Aha! Okej, okay, a mogę schować te zapakowane? A nie, mogę ich schować zapakowanych. Dobra, ale to wiecie co, to będziemy mieli tak 3 czekolady dla Jennifer. Więc, no cóż, to ja myślę, że w chwili obecnej nic nie mamy więcej do roboty, więc idziemy po prostu spać. Bo w sumie zrobiliśmy wszystko to, co powinniśmy. No i dzisiaj tak, po pierwsze pada dzisiaj deszcz, po drugie Duke ma urodziny. Duke, jeżeli dobrze pamiętam, jest chyba osobistością, która jest na farmie wina. Czekajcie, ja sobie jeszcze odpalę tylko tą naszą magiczną, czarodziejską tabelkę, która de facto jest wrzucona oczywiście w opis do filmu, jakby ktoś z was chciał się dowiedzieć co i jak. Easy gifting.
I poszukajmy Duke'a. Widzę, że Egg na pewno jest. Hot Spring Egg. Czyli Hot Spring Egg jest najlepszym prezentem dla Duke'a. Ale jeszcze upewnijmy się, czy Duke to Duke, ten, o którym myślę. Residence. Jest Duke. Winner with Mana, dobra. Czyli dobrze mi się wydawało, że to są ci z winiarni. Więc tak, zabieramy oczywiście kwiata dla Harvest Goodness. Zabierzemy też jedno jajko za chwilę, ale to weźmiemy. Chociaż soję możemy wziąć już teraz. Czekolady w razie czego mam. No i zobaczymy dzisiaj też o tej godzinie pierwszej u Cartera, jak to wygląda. I nowy produkt, Whisk. Nareszcie będę mógł robić lody. A lody, jeżeli dobrze pamiętam, one gdzieś tam nam powinny poodnawiać trochę fatygi. Więc myślę, że będzie fajnie. No i też dzisiaj jest 15 dzień. Tylko, że dzisiaj właśnie powinien być kolega nasz od zwierzaków, ale niestety go nie będzie. Więc delikatna lipa. Dobra, ale przynajmniej przyszedł nam nasz skrzat dzisiaj. Więc domyślam się, że on się tutaj wszystkim zaopiekuje i zajmie. Bardzo dobrze, Pumpkin. Bardzo dobrze. Bardzo dobra robota. Dobra, ale ze zwierzętami oczywiście pomimo tego wszystkiego porozmawiamy, dlatego że to no, raczej się nam nie zaliczy, jeżeli chodzi o kwestię związaną z Pumpkinem. Więc jeszcze zajrzyjmy do kurczaków i pamiętajmy o tej pierwszej godzinie, tylko muszę zabrać ze sobą resztę narzędzi. O, widzę, że jest królik do ścięcia, to domyślam się, że będzie ścięty. Okej. Dobra, ze wszystkimi porozmawialiśmy, tutaj domyślam się, że Pumpkin zapewne przyniesie im żarcie, ale to swoją drogą, natomiast my lecimy do Harvest Goodness podarować jej prezent. Jennifer raczej nie znajdziemy dzisiaj, natomiast muszę jeszcze za chwileczkę zabrać ze sobą rzeczy, które powinny nam teoretycznie być potrzebne do ogarnięcia kwestii związanej z... do ogarnięcia kwestii związanej właśnie z czym? Z błogosławieństwem. Tak. Dobra płotka. Raczej nikogo nie będzie. A nie, widzę, że ludzie tutaj normalnie urzędują. To domyślam się, że za chwilę powinna przyjść Jennifer, bo wczoraj były walentynki, więc one tak do mnie przychodziły. Ale nie wiem, czy ona dzisiaj przyjdzie, zobaczymy. Nie, no raczej dzisiaj nie przyjdzie, to my musimy znaleźć ją. Dobra, jedźmy do miasta. Na pewno dobrze by było, gdybyśmy pojechali do sklepu, byśmy kupili sobie Whiska już, więc to już w ogóle będzie super fajnie, kolorowo, sympatycznie. Miejmy nadzieję, że ładnie to tam się ogarnie. Pójdziemy do Cartera, ale to mówię od około pierwszej. No i dzisiaj niestety nie ma dalej tutaj, więc mam pecha. Mam bardzo dużego pecha, jeżeli chodzi o te zwierzaki. No Lipton, no Lipton. Jakby nie patrzeć, Lipton. Dobra, 9:50, więc domyślam się, że tak, sklep powinien być otwarty, także zanim jeszcze tam pójdziemy, zobaczymy sobie, czy tutaj coś nam gdzieś nie leży. Widzę, że nie. Dobra, lecimy dalej. Czyli tak, w pierwszej kolejności sklep. Cześć, Cliff. I kupujemy od ciebie Whiska, który kosztuje 500, więc nie kosztuje jakiegoś majątku. Także bardzo ładnie, jest 10:20 dopiero. Tylko wiecie co, w sumie dzisiaj nie jest Rainy Day, więc ja w sumie nie wiem, czy Carter będzie tutaj dostępny. W ogóle ja bym chciał zobaczyć, gdzie mieszka Jennifer. Kurczę, ja nigdy nie pamiętam, gdzie ona mieszka. Czekajcie, Jennifer. A, moment, do Duke'a. A, kurde, nie wziąłem. Dobra, musimy iść zrobić choć Spring Egga jeszcze szybko. Całe szczęście, że mamy płotkę, która naprawdę nam tutaj pomaga. W ogóle, jak to komicznie wygląda, jak się jedzie na tym Reniferze na koniu. Hit. Dobra, Hot Spring Egg. Dzień dobry. Zobaczmy jeszcze może Jennifer, bo to jest taka godzina, że ona może tutaj urzędować. Ale chyba raczej przyjdzie do swojego namiotu, tak mi się wydaje. Nie ma jej. No i Jennifer. Fajnie by było, gdyby dzisiaj się da... O! Ha, nie wsiadaj na... O! Ten koń. Jennifer! Trzymaj. Może to nie jest jakiś dobry pomysł podarowywać prezent, który dostało się wcześniej. Ale skoro
taka jest możliwość. Czemu by z niej nie skorzystać? No dobra, teraz tak, muszę zabrać ze sobą narzędzia. Tylko zapomniałem sprawdzić, które to konkretnie są. Chociaż nie, to miała być młotek i motyka chyba, prawda? Poczekajcie, mam nadzieję, że mam jeszcze tą stronę otwartą w telefonie. Tak. Cursed Hoe i Watering Can. Czyli potrzebujemy to i Watering Can. A resztę musimy niestety przez te 5 dni ogarnąć. Chociaż powiem wam, że jeżeli chodzi o kosę, możliwe, że nawet nie będę jej błogosławić, bo w sumie kosa nam się tak średnio przyda. O, czekajcie, nie ma Cartera na zewnątrz, więc bardzo możliwe, że może być w konfesjonale. Jest. Unequipiker still make a confession, just saying hi. To jest chyba make a confession? I heard I over the natural, so I want to... Co? I overwork the nature's price, I hardly sleep. A czekajcie, a to nie jest czasem tak, że ja muszę unequip a cursed tool? Dobra. I teraz chciałbym się wyposażyć w to. Tylko żebym dobrze przeklikał. Cyk. Make a confession. Unequip... Czekajcie. A, one confession a day. Ale wait, jak to trzeba zrobić? Może ja to muszę w ten sposób zrobić właśnie? W sensie, wydaje mi się, że to w ten sposób jest błogosławione. Czy nie? No czekajcie, spróbujemy 5 razy. No trudno, najwyżej stracę 5000. Chyba, że... Problem polegał na tym, że mogłem trzymać to narzędzie, nie młotek. To jest chyba czwarty raz, prawda? No nie, no on to błogosławi, więc... Tak. Czyli w ten sposób to trzeba zrobić. O, czy ja dobrze zrobiłem? Tak, dobrze zrobiłem. Okej. Okay. No dobra. To słuchajcie, nie jest źle, czyli damy radę to zrobić. Nice. Ale czat. Jak widzicie, nie robi się tego w jakiś wybitnie trudny sposób. No owszem, trzeba na to wydać 10 tysięcy, jeżeli chce się to oczyścić. Ale z drugiej strony to i tak prezentuje się naprawdę dobrze i zostanie nam po prostu tylko dwie rzeczy tak na dobrą sprawę do oczyszczenia. Mam tutaj na myśli 5 dni trzymając młotek i niestety później jeszcze te 5 dni trzymania i zupgrade'owana. Świetnie. Ale młotek to jest niestety ta rzecz, której nie oczyścimy. Musimy ją trzymać 5 dni z rzędu. Ale właśnie, to jest next... A, czekajcie, a może to jest next day? No dobra, ale to nie jest ważne, bo przynajmniej oczyściliśmy to, więc nawet jeżeli będziemy musieli kolejne 5 dni tutaj to trzymać, to się nam oczywiście krzywda nie stanie. Dobra, teraz musimy szybko jechać do winnicy, żeby podarować prezent Duke'owi. Mam nadzieję, że będzie otwarte, chociaż jest dopiero 2:20, więc teoretycznie powinno być ok. Pytanie tylko, czy Duke będzie... O, nie, jest locked. Do której wy macie otwarte? Do 12 tylko. Jaja sobie robicie. No dobra, ale gdzie o tej porze może być Duke? Może w karczmie? Jest. O, będą się sąsiedzi kłócić. Interweniujmy. O! Wkroczył jeleń. Skąd ja to znam, że ktoś się nie wie, o co kłóci, a się kłóci? Duke, są twoje urodziny! Nie mogę nic zrobić. Świetnie, więc domyślam się, że jeżeli wyjdę i wejdę, to was już tu nie będzie. Skąd ja wiedziałem, że tak będzie? A nie, jest Duke! Siema, trzymaj! Widzisz, ja pamiętałem.
Ja pamiętałem, że dziś są twoje birthday. W sumie jak już tutaj jesteśmy, to możemy ze wszystkimi porozmawiać. No dobra, moi drodzy, ja myślę, że dzisiejszy dzień uważam za sprawny, fajny, sympatyczny. Bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj dosyć szybko ogarnąć te przeklęte narzędzia. Już mamy je zupgrade'owane nawet. Zostały nam tylko dwa. Więc tutaj myślę, że wiecie, konewka, która naprawdę bardzo dużo będzie dawać motyki. Motykę w sumie mogę nosić ze sobą. Reszty na razie nie będę potrzebować, łącznie z nożyczkami. Więc cóż, ja wam za dzisiaj dziękuję. Niestety, jak już mówiłem, te najbliższe dni będą właśnie wyglądać niestety, bądź też stety w ten sposób. Nic tutaj więcej nie zmyślimy, nic tutaj więcej nie wymyślimy. Musimy po prostu te kilka dni poczekać, ale myślę, że w przyszłym tygodniu damy radę większość tych narzędzi po prostu ogarnąć, bo chyba 12, to mamy raz, dwa, trzy, trzy, cztery, więc teoretycznie chyba jutro nam się młotek zrobię, bo pojutrze, potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, czyli do końca zimy tutaj jak najbardziej to zrobimy. Natomiast jeżeli młotek naprawi mi się tutaj w formie, ja myślę, że spędzę trochę czasu albo na live, albo samemu w kopalni, żeby trochę kasy zarobić. Myślę, że to będzie chyba najlepsze, bo wiecie, jakbym miał nagrywać dwugodzinny odcinek, po czym te dwie godziny skrócić do 5 minut, na przykład na szybkim tym, to byłoby bez sensu. Ale z drugiej strony, jak będziemy mieli windę, to będzie nam zdecydowanie prościej. Także cóż, ja wam za dzisiaj dziękuję, mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, to pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji, wpadnijcie na wszystkie social media, linki macie w opisie, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, pa pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.